Cześć, z tej strony Adam Chodrowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No i kolejny unboxing nowości od firmy IBG w skali 1:72. Jest to brytyjski samochód pancerny DAC, czyli Daimler i to jest model, który do tej pory był wydany tylko i wyłącznie przez Hasegawa. Model bardzo leciwy. Ja postaram się też zrobić taki porównawczy, znaczy zaprezentuję Wam oddzielny unboxing. Uwaga, właśnie Daimlera, też Mark 2, ale to jest ten staruszek od, właśnie, ja, firmy Hasegawa. Specjalnie zakupiłem właśnie w celach takich powiedzmy porównawczych, żeby młode pokolenie modelarzy zobaczyło, co kiedyś sklejaliśmy. W każdym razie, bardzo ciekawy model. Oczekiwane myślę, że IBG bardzo pozytywnie zaskoczyło bardzo dużą grupę modelarzy która tak naprawdę zapomniała chyba częściowo już o tym modelu, no bo Hasegawa to już leciwy model i nie jest to już najlepszej klasy pojazd, znaczy model wykonany w plastiku. I teraz właśnie wam zaprezentuję ten najnowszy wypust model ukrywa się pod numerem 72144 i zaglądamy. Ach, zobaczymy jeszcze co jest na krawędziach. Mamy cztery oznaczenia. Znaczy, w czterech oznaczeniach możemy model wykonać. Ja zauważyłem, bo przeglądałem sobie internet, że te pojazdy przez Brytyjczyków były też pomalowane w te ich podwójny, taki dwubarwny kamuflaż. Przynajmniej tak wynikało z opisu na jednej z brytyjskich stron poświęconych ich pojazdom, ich wojsku. Z drugiej strony. Inne brytyjskie pojazdy, które wydane zostały przez również IBG. No a teraz co, otwieramy i patrzymy. Pierwszy raz razem z wami będę oglądał ten model. No i uwaga, to jest pojazd kołowy. Z mojego doświadczenia, jak patrzę właśnie na produkty IBG, pojazdy kołowe są. Moim zdaniem, troszeczkę lepiej wykonywane w porównaniu do yy, pojazdów gąsienicowych. No i popatrzcie, mamy tutaj skróconą taką monografię podstawową. To jest bardzo duży plus, moim zdaniem, dla yy, IBG. Wreszcie pojawił się opis jakiegoś, yy, znaczy tego konkretnego modelu. Yy, no i tutaj duże brawa wreszcie. Co prawda na wcześniej prezentowanym niszczycielu, włoskim niszczycielu czołgów nie znaleźliśmy żadnej informacji, no to tutaj mamy tego w języku polskim, w języku angielskim. No i co dalej? O. Na drugiej stronie standardowo pełna zawartość pudełka. Bardzo fajny zestaw widzę blaszek, z 4 wersje, do czterech wersji zestaw kalkomanii. No, i powiem Wam, tu jestem bardzo fajnie zaskoczony, bo jest to już kolorowa instrukcja. Czyli mamy już automatycznie tutaj podane kolory, które elementy na jaki kolor malować. No i właśnie tutaj mamy fajnie, że to jest farba J. J. to jest kolor prezentu płótna. Wiele osób maluje te elementy na brązowo. One byłyby bardzo drogie w produkcji i po prostu stosowano odpowiedni materiał w postaci brezentu, płótna takiego grubego zamiast skóry. Więc na zielono malujemy. Mamy oczywiście dedykowane kolory farb. Producentów takich jak Vallejo, Hataka, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive Mission Model, drogie i AMO poproszę jeszcze. Poproszę tabelkę z kolorami farb AMO by Mick Jimenez. Tu będzie, o ile już nie pojawi się, bardzo ciekawa informacja na temat Hataki, powinna się pojawić. Do tej pory chodzą tylko ploty. No, zobaczymy, jak to będzie informacja nam przekazana. No, i powiem Wam: Wow! Powiem Wam, że instrukcja: widzę, że tu jest kupa roboty, będzie. Więc nie jest to model dla takiego początkującego modelarza, ale już dla kogoś, kto powiedzmy. Wie, co, z czym i jak. Mamy, my już po części będziemy malować pewne elementy przed wklejeniem. Bardzo fajnie, że jest wykonane praktycznie całe wnętrze, no może poza silnikiem, chyba. Ja bardzo lubię tego typu pojazdy, ponieważ moja firma oferuje na przykład Hambera, ale to jest model żywiczny. I powiem Wam, że fajnie, że tu się pojawił, powiedzmy adekwatny do Humbera pojazd, z tym, że uzbrojony już w armatę z wieżą, a nie jako zwiadowczy, czy też łączności wóz. No i tutaj będzie zabawa, powiem Wam, wow, będzie sklejania, będzie, będzie, będzie. Tak, patrzę w tej chwili, tak, to są elementy PO. Oj, szkoda, PE, szkoda y, że nie są one zaznaczone na żółto. E, było chyba w instrukcji IBG właśnie elementy fototrawione, że były na żółto e, zaznaczane. No i fajnie, powiem wam, będzie fajna robota. No, widzę radio w osłonie. Widzę, że sprzęt ten inżynieryjny jest oddzielnie. Tu widzimy e, na przykład łopatkę. Widzę dodatkowe e, kanistry brytyjskie, skrzynki. Oddzielnie wszystko jest. No i proszę bardzo, tu mamy elementy wnętrza, radiostację. Dobrze pokazuję, widać. No, powiem wam. Moi mili, drogie IBG, wow. No, mamy tutaj sprzężone dwa karabiny. Podobnie karabiny były zaumieszczane na hamberach. No i mamy malowania. Front zachodni. 40 noc, czyli po lądowaniu w Normandii, grupa y, armii, ale powiem wam, nie, Brytole, dobrze, Brytyjczycy. 43 rok przed inwazją na y, Europę. O, bardzo fajna rzecz dla nas. Pierwszy pułk rozpoznawczy, pierwsza dywizja pancerna, 43 rok, ale to jeszcze jest Wielka Brytania. No mamy tutaj polskie oznaczenia i brygada belgijska. Posłuchajcie, szwadron samochodów pancerny, drugi oddział, i to jest Belgia, 44 rok. Bardzo fajny, naprawdę bardzo, bardzo fajny model. No i bierzemy teraz pierwszą torebkę, ale najpierw zjedziemy z kamerką. Nie, nie z pierwszą kamerką, torebką. Najpierw zaprezentuję Wam blaszkę. No jest tego trochę, powiem Wam. Ja polubiłem blaszki, ale powiem Wam niektóre elementy. No to jest taka drobnica, że. Uh, Trzeba mieć zdrowe oczy e, i łapy nie mogą się trzęść. No i tu mamy, proszę bardzo, kalkomanie, Tu mamy do wersji polskiej. Nie no bardzo ładny model. Dobra, pierwsza rameczka. Nie będziemy alfabetycznie lecieć. Ramka C, jak Celina albo Czesław. No i. hu, hu, hu fajnie to wygląda. No tak, jak wspomniałem, nie jest to model dla y, początkujących modelarzy. Może się y, dużo złego dziać, bardzo dużo detalu. Super model po prostu. Na średnio i zaawansowanych modelarzy spokojnie, ewentualnie jeżeli już jakiś początkujący się dorwie do tego modelu, to spokojnie, powolutku. Przy wycinaniu pamiętajcie, trzymamy elementy, nie ramkę, bo będą później kolanka bolały, a część niekoniecznie musi być znaleziona. Duże brawa również za torebki wielostrunowe. I teraz mamy rameczkę H z wieżą. No i powiem wam, że ten model powinien się znaleźć w kolekcji każdego, każdej osoby zbierającej pojazdy z Europy, wojsk alianckich bo jest to naprawdę godny polecenia model i ten model powinien przynajmniej zostać nagrodzony bo jest co nagradzać o właśnie karabin no powiem wam jest dużo dużo lepiej niż we Włoszczyźnie ten karabin wykonany detal na poszczególnych elementach również no od drugiej strony druga strona Ramka Q i kółka. No tu mamy elementy maski, aże znaczy tyłu silnik płyty silnikowej. Koła prezentują się tak. Protektor prezentuje się no dużo lepiej niż w starych modelach yy, IBG. No ale tamte to już mają też swoje lata. Ładnie się to prezentuje. Więc, jak ktoś nie będzie pisał doktoratu, czy też nie będzie się yy, tutaj nie będzie profesury robił, to te koła powinny mu wystarczyć. Ramka L, jak Ludwika. Albo Leokadia. O, kurka wodna. No powiem Wam, jest detal. Karabinę. No, powiem Wam, że mocno jestem zaskoczony. Pozytywnie, oczywiście. Tym modelem. Robi on wrażenie. Kolejny woreczek. Z masą torebeczek, i widzę, że to są już podwójne torebki. I tu mamy ramkę D. To są dwie ramki D. Tak samo podwójna ramka G i ramka F, jak franek. Mamy łopatkę. Super sprawa. Ramka G, ta podwójna. No powiem wam, mogę zrobić tutaj na ilustracji do tego filmu, można zrobić wow, a na pewno łapkę. I ostatnia torebeczka. No, w porównaniu zresztą to torba. I mamy tutaj właśnie, która to jest jak B. Ramka. I to będzie chyba A, z tego wynika. Tak. I tutaj polecimy sobie. Ramka A. No, i powiem wam jest tych części. Nie jest to model p 2 dwie kierownice, o różnym profilu mamy. Jedna jest bardzo gładka, druga jest taka niczym w limuzynie. Elementy wnętrza. Elementy tutaj mamy układu jezdnego też. Kocyk. Jakby chłopakom było zimno. No właśnie, elementy wnętrza. No, super to się prezentuje, kurczo No i posłuchajcie na no jedne z najważniejszych elementów. Elementy kadłuba i błotników. Tak prezentuje się kadłub. Lewa, prawa część. Tu mamy parkiet. Czyli podłogę, spód. Od wewnętrznej strony tak się prezentuje. No i powiem Wam jedną rzecz. Może przeginam. A może i nie, ale super by było, gdyby któreś z tych drzwiczek można było otworzyć. Ale dobra, to już moje mantykowanie jest. Tu mamy błotniki. Jak grubość błotników? No, nie są najcieńsze. Ale, a zobaczcie, są tutaj wyoblone na końcach. Dlatego mają taki wygląd, tutaj z tej strony po prostu mamy w środku blachę też wywiniętą, zagiętą, ale niesamowicie precyzyjnie wykonany model. To była ramka B. No tu trzeba mocno pogratulować BG, podnieść ich na duchu, bez żadnej wazeliny. Te modele oczywiście ja zakupuję, żeby Wam zaprezentować, więc ja nie dostaję nic w ramach, powiedzmy, jakiejś promki i bez żadnej wazeliny po prostu prezentuję te Wam modele, bo sam sklejam modele, tak? I warto w pewnym no jak jest naprawdę bardzo fajny model, no to trzeba troszeczkę popiać z zachwytu. No, naprawdę bardzo myślę, że to jest bardzo udany model przez IBG. Ja jeszcze zaprezentuję Wam kolejnego daimlera tego otwartego, no ale to w następnym unboxingu. Tam mi się niesamowicie podoba. Ciekawe jak wy ocenicie ten model ciekawe co powiedzą moi klienci na ten model jak go zaczną sklejać czy będą tego samego zdania co ja bo ja na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony zachwycony wręcz bym tym opowiedział modelem i powiem wam że jak skończę te projekty które mam rozpoczęte na pewno ten model trafi do mnie na warsztat bardzo dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.